I proszę Państwa, mamy jeszcze druk 992 o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania. Nie, bo tutaj coś ma za dużo. Jeśli chodzi o trud do gwiazd, to jest wśród nas osoba, która ten trud do gwiazd leży w kilometrach. Najpierw weszła na Mont Blanc 4810 metrów nad poziomem morza, następnie na Elbrus 5642 metry nad poziomem morza, a ostatnio wdrapała się w Alpach i to w ostatnich dniach na najwyższy szczyt Alp na Gros Grotne. Przepraszam, że czytam, bo ja tych nazw nie bardzo kojarzę. I to jest 3798 metrów. Kasiu, Pawian, zazdroszczę ci, bo ja się nigdzie nie wdrapię, ale gratuluję ci tego wyczynu. Jesteś baba na medal. Dziękuję. Bardzo proszę o kolejne oświadczenia i komunikaty pana radny Sławik. Bardzo proszę. Gratulujemy pani radny panu. Bardzo proszę pan radny Sławik. Państwa proszę jeszcze o uwagę. Wysłuchać kolegi radnego sądu. Panie przewodniczący, dajmy do pana strony głosowe i ochrony środowiska tutaj naszej rady. Bo prosi, żeby pan prowadząc obrady nie krzyczał tak, bo będę musiał się zwrócić o dodatek do pracy w szkodliwych warunkach. Albo zmniejszyć napięcie, albo tak krzyczeć. Poproszę, aby w przyszłości moje mikrofony były krzyczone. Dziękuję bardzo. Cóż, ja mam taką wadę, każdy ma jakieś inne. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym, że dzisiaj awady tych urządzeń do głosowania miało miejsce w liczbie chyba 25 sztuk, mam prośbę do przewodniczącego rady, żeby dokonać jakiejś analizy kosztów wymiany tego sprzętu, bo jeśli dzisiaj była pół godziny zacięli na czekanie, aż kolejna osoba będzie miała naprawiony, zmieniony czy wymieniony te urządzenie do głosowania, no, trzeba to być trochę takie żenujące. Niewątpliwie nie chciałbym. Jak to kosztowało, może znajdziemy środki na wymianę. Niewątpliwie słuszna uwaga. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania? Oświadczenia, komunikaty, bardzo proszę. Pan radny Pietrus. Panie przewodniczący, chciałbym prosić rady gminy na przewodniczącego przewodniczącego komisji planowania przestrzennego i ochrony środowiska. Dziękujemy. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś oświadczenia i komunikaty? Jeśli nie ma, to bardzo proszę o sprawdzenie obecności. Proszę o przygotowanie urządzenia. Na razie nic nie przyciskać, bardzo proszę. Teraz przyciskamy, proszę Państwa, sprawdzenie obecności. Czy wszyscy Państwo przycisnęli przycisk obecność? Jeżeli tak, to bardzo proszę o wydruk. 40 osób obecnych, nieobecny Bartłomiej Garcha, Ryszard Kapuściński, usprawiedliwiony, tak? Oddelegowany i jeszcze mamy kogoś nieobecnego i pan Bogdan Smok, nie ma tylko jest obecny, jeżeli stwierdzam, że pan radny Smok jest obecny. Proszę Państwa, w ten sposób dotrzymaliśmy do końca. Dziękuję serdecznie. Przepraszam jeszcze raz pana radnego Sonika i ewentualnie inne osoby. Postaram się na tym pracować.
dzisiaj obrady 59. sesji.